i sprawiedliwość. To po prostu... Wiem, że to Jarosław Kaczyński ocalił Ukrainę. Że jest możliwa debata i rozmowa z udziałem telewizji Trwam, telewizji TVN. Panie redaktorze, rozmawiam. CBA weszło do niego do domu, został zatrzymany, ale on zemdlał i dwa dni leżał bez... Prawo i Sprawiedliwość na czele z Elżbietą Witek już nawet oczami własnych wyborców po prostu wystrzeliło w kosmos. Również dzisiaj demaskujemy kłamstwo Joachima Brudzińskiego. Oto pokaz buty, hipokryzji i arogancji. W najczystszym wydaniu. Również dzisiaj prawicowy ekstremista i propagandysta twierdzi, że Ukraina powinna być wdzięczna Kaczyńskiemu za to, że Kaczyński ją ocalił. A na koniec kolejny i nowy, gotowy akt oskarżenia przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi. Ewidentnie dwóch kryminalistów z PiS nic nie nauczył pobyt w więzieniu. Adam Bysiek, dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A ten weekend był naprawdę polityczny, także ten odcinek dziś udało nam się nagrać wyjątkowo szybko. Zaczynamy od tego, co dzieje się w Polsce, a w Polsce trwa już kampania do wyborów samorządowych. To właśnie w ramach tej kampanii m.in. Witek, Kamiński, Wąsik, Czarnek i Brudziński jeżdżą po Polsce po to, by wciskać ludziom kit, po to, by znów ich manipulować, po to, by znów lamentować nad swoim losem, który jest wynikiem szeregu działań noszących znamiona przestępstwa, co zresztą potwierdzają po kolei kolejne prokuratury i sądy, i te działania zamieniają w to, że oni są ofiarami represji. Pytanie, czy tymi ofiarami przypadkiem nie są ci, których Kamiński, Wąsik na czele z Ziobro wsadzali do aresztów wydobywczych. No niestety to też potwierdza między innymi moją, ale też Państwa tezę, którą często wystawiacie w komentarzach. Ja staram się w tym programie, że PiS to nie partia, na którą ludzie głosują, to partia budowana na kształt religii, podobnie jak była religia smoleńska, tak jest religia, głosowanie na PiS, więc tu mówimy już nie o wyborcach, tylko o ludziach wiernych tej partii, oddanych danej ideologii, co też pokazują spotkania między innymi pani Witek. Pomijam, że dwa tygodnie temu, co też Państwu tutaj pokazywaliśmy, na spotkanie z PiS-em wstawiano lustro po to, by wywołać efekt wizualny. Tym razem Elżbieta Witek potwierdziła, że na ich spotkaniach pojawiają się ludzie albo nierozgarnięci, albo ludzie potrafiący myśleć dokładnie tak krytycznie, jak kobieta, którą teraz Państwo zobaczą. Prawo i sprawiedliwość to po prostu, to jest nie Himalaje, to jest kosmos. Jesteście kosmosem, to PO. Nie będę używała obraźliwych słów, bo nigdy tego nie czynię, ale... Jest to ruch mariański. Nie wiem, czy i wy zwróciliście uwagę na ten nieskrywany uśmiech, na te emocje, ale też na jeden bardzo ważny element, który omal co nie padł. Ta pani, gdy mowa była o Krajowym Planie Odbudowy, więc o kilkuset miliardach złotych dla Polski, z których PiS zrezygnował, ustami, rękami Ziobry, działaniami Kaczyńskiego i brakiem działań Morawieckiego, teraz przypisuje sobie tę sprawczość do Donalda Tuska i zauważcie, jak działa ta religia pisowska, że starszej kobiecie, której wydałoby się, że powinno zależeć na inwestycjach lokalnych, zależnych od Krajowego Planu Odbudowy, które to inwestycje sprawią, że będzie w regionie więcej miejsc pracy i za lepsze stawki, za lepsze pieniądze ludzie, być może jej wnuk będą pracowali, ta musi gryźć się w język, by wulgarnie nie ocenić, by nie postawić wulgarnego przymiotnika przed wyrazem KPO podczas publicznego wystąpienia. Jak reaguje pani Witek? O, proszę nie mówić, proszę w ogóle nie mówić, tak ugryźmy się w język. To pokazuje, drodzy Państwo, po której stronie stoi PiS. To pokazuje, że PiS jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej i dla Brexitu, ponieważ PiS już nie kryje, że on chce zreformować tą Unię. Na szczęście będzie mu trudno, ponieważ według najnowszych sondaży liczba mandatów pisowskich w Europarlamencie może spaść o nawet połowę, czego myślę, wszyscy życzą Unii Europejskiej. Już nawet nie mówmy personalnie, że PiS-owi, ponieważ myślę, że każda i każdy z nas chce, byśmy byli w Unii, a każdy z nas też wie, że PiS u władzy to
Unia poza, to Polska poza Unią Europejską. Szanowni Państwo, temat numer dwa dzisiaj, bo kilka ich jest, to prawicowy ekstremista. Wczoraj mieliśmy rocznicę drugą wojny na Ukrainie. Wojna, która, twierdził Putin, miała trwać dwa dni, a trwa już dwa lata. To również okazja do tego, by przypominać sobie o konieczności wspierania Ukrainy na tej długiej ścieżce walki o niepodległość, walki o niezależność. W tym czasie, gdy Radosław Sikorski jedzie i wygłasza historyczne, myślę, przemówienie do wielu różnych ambasadorów, premierów, w tym do ambasadora państwa terrorystycznego, czyli ambasadora Rosji. W tym samym czasie w prawicowym rynsztoku, w antenie, w polityce, w realu i innych gadzinówkach pokroju Republiki sączy się nie tylko antyunijna narracja, ale sączą się też wypowiedzi, które, myślę, sprawiają, że pytanie o to, czy pracują tam ludzie inteligentni, mądrzy, wykształceni, jest jak najbardziej sensowne. A jaka teza tam padła, posłuchajcie sami. Rzekomo prorosyjskiego rządu PiS-u. Wiemy, że on był bardzo proukraiński i antyrosyjski. Wiemy, że to Jarosław Kaczyński ocalił Ukrainę. Za co nigdy prezydent Zełenski nie podziękował, a wie jak było. I waham się. Państwo, pomóżcie mi na to pytanie odpowiedzieć w komentarzach. Co trzeba mieć w głowie, aby twierdzić, wygłaszać tezę, że Jarosław Kaczyński uratował Ukrainę w trakcie, gdy ona obchodzi drugą rocznicę wojny z rosyjskim najeźdźcą, w trakcie, gdy to Kaczyński idzie za pan brat, ramię w ramię z Konfederacją, która jest autorem hasła Stop Ukrainizacji Polski w wyborach samorządowych w Gdańsku. Żeby też Państwo wiedzieli, że tam taki sojusz powstał. Tam powstał twór, w którego skład chodzą właśnie ludzie PiS i ludzie Konfederacji. Oczywiście PiS tego głośno nie komentuje, natomiast wystarczy zajrzeć na przebitki z konferencji prasowej, by się okazało, że nasze tezy, nasze ostrzeżenia kierowane do Państwa przed wyborami 15 października o tym, że Konfederacja po prostu dogada się z PiS-em, były jak najbardziej na miejscu i są zasadne. Jak bezczelnym trzeba być, gdy ma się świadomość, że za naszą wschodnią granicą tysiące ludzi oddają życie za ten kraj, by przypisać jakiemuś małemu człowiekowi, by nie powiedzieć politycznemu Karłowi z Żoliborza, moc sprawczą w sytuacji takiej, gdy leje się tam krew hektolitrami. Jak bardzo wypaczonym emocjonalnie trzeba być człowiekiem, jak bardzo wykolejonym politykiem trzeba być, by uznać, że przekazanie nawet prawicowym widzom w prawicowym ścieku informacji o tym, że Kaczyński, który jest na czele antyunijnej formacji, antyukraińskiej formacji, bo idzie do wyborów z Konfederacją, w której jest Braun, jest bohaterem tego narodu. Myślę, że jest to jak splunąć Ukraińcom w twarz, co nie powinno się nigdy wydarzyć i mam nadzieję też, że są odpowiednie organizacje, fundacje, które wyjaśnią tego pana Karnowskiego i pokażą mu miejsce w szeregu. Szanowni Państwo, temat numer 3 dzisiaj to Joachim Brudziński i jego kłamstwo. Myślę, że tutaj komentarz będzie zbędny, bo całe nagranie pokazuje tą butę, hipokryzję i arogancję. Zobaczcie Państwo koniecznie, na czym polega konsekwencja przekazu PiS-u na spotkaniach z PiS-em i na czym polega to, jak okłamują, oszukują nawet własnych wyborców, mając ich poniekąd za idiotów. Zobaczcie sami. Proszę tutaj, mówię tu do dziennikarzy, do pana operatora telewizji Trwam, nie brać do siebie, bo tak już zostało powiedziane, Państwo jesteście pracownikami, ale spróbujcie przekonać swoich kolegów w szkle kontaktowym, żeby pokazali, że my tutaj w Sławnie Prawo i Sprawiedliwość na spotkaniu nie boi się telewizji TVN, że jest możliwa debata i rozmowa z udziałem telewizji Trwam, telewizji TVN. Panie redaktor, kochana, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam panią serdecznie. Jak mówiłem, myślę tutaj, że komentarz jest zbędny, nagranie spotkania to jest ten sam dzień, spotkanie się kończy, dziennikarka idzie, chce zadać pytanie, chce stworzyć ten dialog, chce rozmawiać. Okazuje się, że tylko na potrzeby partykularne
PiSu. Brudziński palną taką głupotę po to, by wybielić oczywiście telewizję Rydzyka i postawić w złym świetle prawdziwie wolne media. Gdy tylko dojdzie do konfrontacji, okazuje się, że pan poseł bez argumentów jakichkolwiek, pan Brudziński, po prostu odmawia odpowiedzi, ironicznie uśmiechając się prosto w twarz, prosto w oczy dziennikarki, którą przed chwilą zapraszał do dialogu. Od i co PiS w pigułce, oto konsekwencja ich walki o prawdę, ich walki o wyborców. I temat numer 4. Dzisiaj to Kamiński i Wąsik wracają, na szczęście nie do Sejmu, ale do polityki i w ramach kampanii wyborczej PiSu już tak. Zobaczcie sami, jak wyglądają te spędy, te spotkania z Kamińskim i Wąsikiem, w ramach których ci wciskają ludziom ciemnotę, że są więźniami politycznymi. Prokurator uznał, że należy mu postawić zarzuty, tak? CBA weszło do niego do domu, został zatrzymany, ale on zemdlał. I dwa dni leżał bez kontaktu, po czym uznał, że nie postawiono mu zarzutów i odwołał się do sądu. I niestety sąd stwierdził, że nie postawiono mu zarzutów. Począł sobie, wyjechał do Włoch, przeczekał, został posłem, nie będąc tutaj. Bał się tu przyjechać, bał się. A te zarzuty były poważne, bo dotyczyły wyprowadzania pieniędzy z pewnej spółki, gdzie pewien biznesmen miał mniejszościowy udział, do pewnej spółki, gdzie ten biznesmen miał 100% udział. Bodajże 90 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam, przebrano w ten sposób. To były zarzuty prania brudnych pieniędzy. Mam nadzieję, że prokuratura, która to prowadzi, nie zostanie zastraszona, nie zostanie zmuszona do tego, żeby wycofać się z tych zarzutów, tak jak zrobiono z Grodzką. Ale jesteśmy w takiej rzeczywistości. To, szanowni państwo, ci, którzy ścigają korupcję, są piętnowani, trafiają do więzienia. Trafiliśmy do więzienia za ściganie korupcji. A ci, którzy kradną, są objęci ochroną. To jest filozofia tej władzy, szanowni państwo. Nie ma innej. Dlatego musimy się przeciwstawić. I musimy przypilnować wyborów. Do tych wyborów nie przypilnuje sam profesor Czarny. Nie przypilnuje sam Mariusz Kamiński. Nie przypilnuje sam ja. My wszyscy musimy pilnować wyborów. My wszyscy nie możemy dać im możliwości wpływania nielegalnie na ten wynik wyborów. Ja powiem tak, nie jestem w stanie skomentować tego, co zrobił Sąd Najwyższy. Być może te nieprawidłowości nie były aż tak duże, nie wiem. Ale na pewno w wyborach samorządowych, pamiętacie wybory w 2014 roku, kiedy było 20-kilka% głosów nieważnych? To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Tam były szopki. I te wybory są najtrudniejsze do pilnowania, bo są skomplikowane, bo jest dużo kartek. Głosujemy... Bardzo się przepraszam, ale jak specjaliści, teraz jak Herbeliński zasiadali w PKW, to czego się dzieje? Zrobiliśmy przezroczyste urny, żeby było widać. Wprowadziliśmy dużo różnych zmian w ordynacji wyborczej po to, żeby było łatwiej przypilnować wyborów. Naprawdę... Ale to państwo musicie siedzieć w tych komisjach. To państwo musicie być mężami zaufania. To jest w waszych rękach. Nie, jeszcze jedno. I tu mam takie, drodzy państwo, dwa przemyślenia. Pierwsze jest takie, czy ich w ogóle naszła jakakolwiek refleksja, gdy cały świat obiegła informacja o zabójstwie prawdziwego więźnia politycznego Aleksieja Nawalnego. Czy coś sobie w ogóle pomyśleli? Czy jakiś przebłysk w ich głowie nastąpił? Przez to spotkanie wiem, że już żaden. Bo nie tylko bazując na krzywdzie prawdziwych więźniów politycznych w Białorusi, czy chociażby Rosji, budują politykę, ale nic nie nauczył ich pobyt w więzieniu. Zero refleksji, zero pokory, zero jakichkolwiek przemyśleń na temat własnych działań, wieloletniego łamania prawa. Co więcej, są na tyle bezczelni, że potrafią oczerniać, obrażać, hejtować prawdziwą dziennikarkę Elizę Michalik tylko za to, że streściła w przystępny i prosty sposób Kodeks Karny Wykonawczy i KPK, uświadamiając niejako ludziom, że każdy normalny obywatel na miejscu Ziobry, gdyby ktoś chciał mu postawić zarzuty i byłby wniosek o tymczasowy areszt, to czekałby na rozprawę w jednostce penitencjarnej dopasowanej do potrzeb osób chorujących, leczących się również onkologicznie. Ich zdaniem,
Powiedzenie kilka słów prawdy jest hejtem, obrażaniem, śmianiem się z choroby. A co oni sami tutaj zrobili? Podważyli faktyczny uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał mecenas Roman Giertych w wyniku politycznych represji. Szydzili z tego, że zemdlał. Dlatego zemdlał, bo go nękano, bo chciano go włożyć do wydobywczego aresztu, bo za nic mieli porządek prawny. I gdy oni podważają, oczerniają mecenasa o to, że jest symulantem, że udawał, jak można udawać, że jest się nieprzytomnym dwa dni? Pierwszy pytanie do Wąsika i Kamińskiego. Czy ja rozumiem, że w waszej partii wszystko jest możliwe, natomiast niemożliwy jest poziom buty, w jaki bucha z tych wypowiedzi i z tych postów. I zauważcie państwo, dlaczego można mówić o PiS-ie, że jest to partia hipokrytów. Właśnie z tego powodu, że gdy polityczny interes sprawia, że możemy zbudować narrację na fundamencie krzywdy chociażby Elizy Michalik, to robimy, ale gdy chodzi już o naszych, o swoich... To nie, to atak na Zbigniewa Ziobro, ale jak chodzi o mecenasa Giertycha, to jazda z nim. Oto PiS w pigułce, to ich postępowanie, z tego mogą być dumni, dlatego wiem, że ten pobyt kryminalistów z PiS w więzieniu niczego niestety ich nie nauczył. Adam Bysiek, dziękuję Państwu za dzisiaj, zapraszam oczywiście jak codziennie o tej samej porze, aby nigdy Wam nic nie umknęło, o co również bardzo proszę, koniecznie kliknijcie subskrybuj, dzięki temu wszyscy razem będziemy na bieżąco. Zapraszam do komentowania, do klikania subskrybuj, dobrej i spokojnej niedzieli. Do zobaczenia jutro o 16:30. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.